Myślę, że najlepiej będzie to opowiedzieć pewną anegdotą, czy też pokazać na przykładzie. Wyobraźmy sobie, organizujesz wielki festiwal muzyczny nad morzem, jest lotnisko, na to lotnisko przyjedzie pewnie ze 100 tysięcy ludzi i gra bon Jovi. Wszyscy chcą go zobaczyć, każdy chce być jak najbliżej, a ty właściwie masz swój sklep w tym środowisku, w którym ci przyszło teraz pracować. Załóżmy, jest to namiot z piwem. Niech to będzie, że nawet jest to pierwsze piwo dla e-commerce. No, i chcesz sprzedać bardzo dużo, wiesz, że będzie dużo ludzi, wiesz, że ci ludzie będą chcieli się napić piwa, bo to jest lato, będzie ciepło. W związku z tym podejmujesz decyzję, że chcesz umieścić swój sklep przy samym wejściu. Wtedy będziesz wiedział, że wszyscy wchodzący na pewno zderzą się z Twoją ofertą. Czemu losów jest najwięcej? Otóż, kiedy otworzą się bramki i wszyscy będą wchodzili na ten koncert, wiele osób zauważy Twoją ofertę. To, że masz dostępność, że jest to produkt ten, który oczekuje klient w danym momencie, spowoduje, że wielu z nich podejmie decyzję zakupową. Wejdą w interakcję z Twoją firmą, kupią Twój produkt, ale pójdą dalej. Scena pewnie jest 400-500 metrów dalej. Ci ludzie ustawią się pod sceną, bo będą mieli potrzebę nakarmienia się inną wartością, innymi emocjami. Pójdą dalej, będą stali przy scenie bardzo daleko od Twojego punktu sprzedaży. Ta grupa wchodzących, owszem, udało Ci się sprzedać, ale najczęściej raz albo raz kiedyś, bo być może ktoś z początku, spod sceny podejdzie do Ciebie w trakcie oczekiwania na artystę i będzie chciał zakupić to piwo od Ciebie. Segment klientów Los jest największym segmentem klientów, który posiadamy w naszej bazie. Każda branża jest inna. Ciężko uogólniać i dla wszystkich branż przedstawiać jedną strategię, która będzie skuteczna dla wszystkich. Jak jesteśmy na początku naszej drogi, badamy, gdzie jest największa konwersja, powinniśmy przetestować jak najwięcej scenariuszy w strategii, żeby sprawdzić, która w naszym brandzie, w naszym rynku najlepiej się sprawdza. Ustalmy sobie kilka strategii i storytellingową i Agresywną z rabatami, sprawdźmy, która z nich daje nam większy efekt większą konwersję, lepszą sprzedaż, i później możemy ulepszać tą strategię, która nam dawała większe korzyści. W przypadku losów i narracja, i komunikat produktowy są bardzo ważne. Wydaje się, że jednak narracja jest kluczowa. Dlatego, aby ci, którzy stoją 400 metrów dalej pod sceną, chcieli wrócić do ciebie. No, co możesz zrobić jako ten, który prowadzi e-commerce, jako ten, który chciałby sprzedawać kolejny raz tym samym ludziom? No, na pewno, kiedy mamy pierwszy raz klienta, staramy się nakłonić go do tego, żeby przyjął zaproszenie do grona naszych klientów poprzez newsletter, czyli dajemy ze sobą kontakt, zbieramy od niego dane. Mając ten sklep ich, chociażby na, na tym festiwalu, możesz dawać ludziom Paragon, mówiąc o tym, żeby go nie wyrzucili, bo czeka ich niespodzianka. W trakcie oczekiwań na artystę po godzinie dwóch możesz zrobić happy hour dla wszystkich, którzy posiadają Paragon i sprzedając im trzy piwa, dawać dwa kolejne. Wtedy na pewno będzie to atrakcyjna oferta, a że piwo jest produktem który wszyscy znają, oczekują w tamtym miejscu również, bo chcą się dobrze bawić i napić czegoś chłodnego, to narracja będzie tym czymś, co skłoni ludzi, żeby sprzed sceny przyjść na sam koniec wtedy do Twojego sklepu, który jest przy samym wejściu i nabyć w atrakcyjnej cenie właśnie ten produkt. Zdecydowanie tak, ponieważ jest to najliczniejsza grupa i co więcej, ci klienci już od nas kupili, ci klienci już nas znają. Ci klienci już przetestowali nasz produkt, mamy o co się oprzeć. To nie jest klient, którego nigdy nie obsłużyliśmy, którego staramy się ściągnąć do siebie. Dzięki temu, że ci klienci już u nas byli, oni nas znają, ale mogą o nas nie pamiętać, to wtedy się im przypomnijmy. Mogą mieć część dobrych wspomnień, a część złych. Wtedy wybadajmy, co im się podobało, pasowało, z czego byli zadowoleni, a z czego nie. Doprowadźmy nasz produkt, nasz sklep do tego, żeby ci klienci byli bardziej zadowoleni przy następnym zakupie i tworząc komunikaty, strategie, utrwalmy w nich to przekonanie, że jesteśmy w stanie to zrobić. Przekonajmy ich, żeby spróbowali kupić jeszcze raz. Lostów jest najwięcej. To ludzie, którzy kupili kiedyś, kupili przypadkowo czasami, skuszeni promocją, atrakcją cenową. Ich jest najwięcej w naszym koszyku, w związku z tym zagospodarowanie tychże klientów i spróba, próba przedstawienia im atrakcyjnej oferty, zlojalizowanie ich będzie na pewno znacząco tańsze niż próba pozyskiwania nowych klientów. Dlatego najlepiej jest przetestować różne strategie. Jeżeli wybierzemy sobie 3, 4, 5, to podzielmy 5 strategii i sprawdźmy, co na naszym rynku, co w naszej branży najlepiej się sprawdza. Jeżeli się okaże, że mamy dwa dobre wyniki, a trzy odstają, to skupmy się na tych dwóch. I wtedy, jeżeli nasza branża jest dobrze przyjmowana, jak reklamujemy ją agresywnie, to reklamujemy ją agresywnie. Ale jeżeli okaże się, że akcje agresywne, gdzie często się przypominamy, yy, rabatujemy mocno nasz produkt, nie sprawdzają się, to całkowicie z tego zrezygnujmy lub zacznijmy to sprawdzać z powrotem za rok, dwa, pół roku. Jeśli oni już są naszymi klientami, mamy ich dane, możemy w odpowiedni sposób skomunikować się z nimi, przedstawiając ofertę właśnie dla nich, bo znamy też ich preferencje. W związku z tym będzie nam znacząco taniej, a jednocześnie bardziej punktowo, łatwiej dotrzeć do oczekiwań i wartości, których oczekują właśnie ci klienci. Newslettery się sprawdzają, ale nie w każdej branży mają taką samą skuteczność. Dlatego przetestujmy newslettery gdzie jest je w miarę prosto zrobić. Na naszych produktach mamy marże. Mamy produkty, które już leżą w naszym stoku dłużej. Zrabatujmy je, pokażmy klientowi, że też je mamy. To już jest druga strategia. Możemy też napisać do klienta indywidualne wiadomości. Klient u nas kupił, mamy jego dane. Możemy spersonalizować nasze wiadomości do tego klienta. Napisać, hej Kamil, dawno ci u nas nie było. Czy byłeś zadowolony z zakupu? Chcielibyśmy Ci przedstawić nowe produkty, nowości, chcielibyśmy Ci je zachęcić do tego, żebyś kupił to, co pasuje do tego, co wcześniej już kupiłeś. Wtedy mamy już bliższą relację z tym klientem i jak na małej grupce przetestujemy tą strategię, jeżeli w naszej branży się sprawdza, to stosujmy ją.